Witajcie moi drodzy, z tej strony Macintosh, a to kolejny odcinek z serii Let's Play Super Mario Maker na konsolę Nintendo Wii U. Słuchajcie, mam dzisiaj flow, chcę zobaczyć co tutaj się będzie działo i spróbujemy kolejne ten Mario Challenges w tym, że tak powiem, odcinku. Spróbujemy przejść kolejne 10 poziomów. Nie wiem, czy to są kolejne poziomy stworzone przez Nintendo, czy też poziomy, które zaserwuje nam, że tak powiem, gra, losując je z dostępnych poziomów, dostępnych, stworzonych przez graczy, ale Bloomin' Goombas to jest na pewno coś innego, więc zobaczmy, co tak naprawdę ta gra ma nam do zaoferowania. Słuchajcie, czytałem również, że twórcy stworzyli pewien mechanizm, którego nie wiem, czy jest, czy został ten mechanizm zaimplementowany, czy dopiero pojawi się wraz z którymiś tam aktualizacjami do gry, a chodzi, słuchajcie, o mechanizm, który polega na tym, że poziomy generują nam się proceduralnie. I te poziomy, które wy teraz widzicie, są stworzone na podstawie, wiecie, na podstawie czegoś, co twórcy kiedyś tam stworzyli, jakichś asetów, łączone są w odpowiedni sposób i przez to mamy takie, no wiecie, przez to mamy właśnie takie, a nie inne poziomy. Wow! Nie! Nie, no normalnie nie wierzę w to, co widzę teraz. Ale to jest po prostu genialne. I dobra, i powiem wam jedno. To jest rzecz, którą można śmiało zastosować w swoich poziomach. Takie rozwiązanie. Dlatego chcę pograć też trochę w te poziomy, zanim przejdziemy do tworzenia naszych poziomów, moi drodzy. I powiem wam szczerze, że właśnie chcę to popróbować, zobaczyć, jak można bawić się Super Mario Makerem 1.2 Remix Underground, czyli tak naprawdę poziom podziemny z pierwszego Super Mario. I czym my się tu staniemy? Zostaniemy grzybkiem Goomba. Seriously, to jest awkward, totalnie awkward i wow. Jeżeli wiecie, jak wyglądał drugi poziom w Super Mario pierwszej części, to wiecie, dokąd zmierzam. Pytanie ze 100 punktów. Czy twórcy pamiętali o tej małej ciekawostce, czy pamiętali? Zobaczcie! To jest najdalszy ze światów, że tak powiem. Świat czwarty! Normalnie byłby to świat czwarty, więc o! Mamy małą księżniczkę Peach. Kolejna rzecz, którą chyba sobie odblokowaliśmy właśnie. I nie wiem, gdzie to nas zaprowadzi, ale a tutaj! Wow! Nieźle. Naprawdę nieźle. Jestem, cały czas to będę powtarzał przez długi, długi czas, ale jestem miło zaskoczonym tym, co właśnie dzieje się na ekranie. I słuchajcie, no to jest bardzo miłe zaskoczenie. Tak jak już wcześniej mówiłem, Big Dry Bones Pirate Ship. O, nie wiem, co się przed chwilą stało, ale wytrąciło mnie to lekko z równowagi. 9 Marianów. Jednego straciliśmy, bo tak. Dry Bonesy. Niekoniecznie. Zastanawiam się. Tu. Zastanawia mnie właśnie jedno, na czym ten poziom będzie polegać, ale nie, złe drzwi. Wygląda na to, że musimy znaleźć
prawidłowe drzwi? A, tutaj staliśmy się. Wygląda na to, że rzeczywiście trzeba znaleźć prawidłowe drzwi. Nie, słuchajcie. Może te drzwi? Tak, to są dobre drzwi. Gra nam to obwieściła. Wow. Chcę zobaczyć, wiecie. Nie pytam, co przed chwilą widziałem, ale... Ale to było dość dziwne. Wiem jedno. Miało to przypominać statek, przypominało to statek. Brakowuje mi tylko właśnie takich. Wiecie, czego mi brakuje tak szczerze? Właśnie na przykład tutaj, w Super Mario World, w takich światach właśnie kończących się. Brakuje mi na końcu tego takiego close-upa, który był w oryginalnej grze. Jeżeli graliście albo widzieliście ją, to na pewno wiecie, o czym mówię. I to jest taka rzecz, serio, brakująca mi. Sunken Mario, zatopiony Mario? Poziom wodny! O mój Boże. Czy mnie się zdaje, czy... grzyby... Goomba... właśnie siedzą i... pływają sobie... od tak? Wow. Nie wierzę w to, co widzę. Ale to, co widzę, jest naprawdę fajne i... Zapewne mógłbym tutaj zebrać jakieś power-upy, jakieś dodatkowe rzeczy, ale... Kurczę! To jest... trudniejsze, niż wam się może wydawać. Właśnie! Z tego powodu. Okej. Okay. Mamy jeszcze 8 Marianów, wąsatych hydraulików. Wydaje mi się, że w tym poziomie istnieje... O, dziękuję, gro. Może... Słuchajcie, chodzi o to, aby właśnie ten poziom przejść dość szybko. Au, no... Faktycznie krzyczą one tak, jakbym im robił krzywdę. Aż mi jest smutno z tego powodu. Nie, nie jest mi smutno. Oj, coś czuję właśnie, że... że jest to taki poziom, w którym trzeba, słuchajcie, w którym trzeba troszkę pomyśleć nad tym, co się robi i nie grać na pałę, że tak brzydko powiem. I właśnie, może trzeba poczyścić czy coś w tym stylu? Au. Au. Nie wiem, mam mało czasu na rozegranie tego poziomu, bo zostało nam jeszcze coś koło 300 sekund i niestety chyba pomysł na zabijanie tych wszystkich grzybów Goomba to nie jest najlepszy pomysł. I obawiam się, że przez to, że nie mamy teraz dużego Mariana. Wow. Wow, to było niezłe. Wróciliśmy do 10 Marianów. Znowu. Curse clear. Okej. Okay. Pływających grzybków Goomba się nie spodziewałem. Jestem w głębokim szoku, że coinkopia. O! Coin. Droga gro, naprawdę. Naprawdę to fajnie wygląda. Tylko teraz pyta, właśnie, żeby gra mnie nie zmiażdżyła, to jest
Running level. Totalnie. Przesuwający się ekran od prawej strony. To jest... No... Dość ciekawe, co tutaj się dzieje. Ale pokazuje, co można, słuchajcie, zastosować właśnie w Mario Makerze. Jakie tak naprawdę sztuczki, na jakie sztuczki ta gra pozwala. Niech zgadnę, wy będziecie zrzucać... Wy będziecie zrzucać jeszcze więcej monet, niż to ustawa przewiduje. Nie wiem, ile ja bym normalnie tutaj zebrał żyć. Ale na pewno... byłoby ich sporo. Serio, to jest... To jest fajne. To jest fajne, bo grając te poziomy uczymy się, ja się też uczę, w jaki sposób, wiecie, w jaki sposób samemu tworzyć poziomy, co mogę zrobić, a czego nie mogę. 1-3 remix, Athletic. Poziom 1-3. Mogę się spytać, czym się różni Luigi od Mario, bo... Nie widzę różnicy chwilowo. Kolejna. Yoshi! Mały Yoshi! O! Kolejny... to akurat tego małego kolesia nie lubię. Z prostej przyczyny to jest najbardziej... randomowa rzecz, jaką możemy w grze... ogólnie w świecie Mario znaleźć. I widzę, że... księżniczka. Że księżniczką do końca doszliśmy. Ciekawe, jak wyglądają te poziomy... jak wiecie, jak mamy, że tak to ujmę... że tak to ładnie ujmę, kiedy możemy zagrać dużymi postaciami. Księżniczki, Toada... Yoshiego, czy Yoshi połyka przeciwników tak, jak to powinien robić? Czy raczej... Wy se jaja robicie! Wy se jaja robicie, serio. Seriously! What the fuck is that? Festival of Fire. Okej, okay, rozumiem nazwę poziomu, już ją czaję. Ale... Serio, gro. Dobra, bądźmy tym dużym Mario, bo widzę, że duży Mario nam się tutaj przyda. Właśnie, chociażby dlatego, że jeżeli oberwiemy, to nie będzie aż tak źle. Okej. Walka z Bowserem. No i co teraz? Nie byłeś trudniejszy od zwykłego Bowsera w pierwszej części Mario, więc... Więc de facto to nie był żaden problem. Myślałem, że będzie rzucał, nie wiem, jakimiś młoteczkami albo coś w tym stylu, ale nie. Najwidoczniej chciałem za dużo, jak na tym poziomie, ale... powiem wam, że stopniowo poziom trudności rzeczywiście... wzrasta w tych kursach i szczerze powiedziawszy, to jest bardzo ciekawa i fajna rzecz i miła rzecz do oglądania, słuchajcie, i ogólnie do grania, ponieważ te poziomy będą coraz to trudniejsze i w końcu ten Mario Challenge nie będzie już takie łatwe, jakby się to mogło, słuchajcie, wydawać. Słuchajcie, za dużo używam słowa słuchajcie, zobaczmy sobie, co my tu mamy. Gamepad 3D Audio wyłączo.
wyłączone. Nie jest mi to potrzebne z tego względu, że nie używam gamepada, nie słucham na gamepadzie dźwięku. Notifications to curse creators. Display comments on curses. Notifications about my curses. Super, możemy też wybrać, w jaki sposób będziemy grać w tą grę. I to jest mój preferowany styl gry, że tak powiem. Czyli tak, jak powinno to być. Co to jest? Notifications. Nie mamy żadnych notifications, nie mamy jeszcze żadnego fajnego osoby, którą bym śledził, że tak to ujmę, która by tworzyła te poziomy, ale jeżeli któryś z Was posiada Wii U i posiada tą grę i chciałoby się pochwalić na wizji swoimi poziomami, które samemu stworzył, to nic nie stoi na przeszkodzie, abyście podesłali mi właśnie swój poziom, podali mi, w jaki poziom mam dokładnie zagrać, i ja na pewno zastosuję się do tego i nagram to, ponieważ ogólnie rzecz biorąc, tu jest też taka mała informacja dla Was, moi drodzy, pod koniec tego odcinka. W jaki sposób będą wyglądać te odcinki? Jasne, będziemy wchodzić do tego Ten Mario Challenges, będziemy to sobie robić. Będziemy grać w poziomy stworzone przez społeczność Super Mario Maker i będziemy też tworzyć te poziomy na wizji, więc nic Was nie ominie, będę starał się Wam pokazać wszystkiego po trochu. Te dwa odcinki są takimi odcinkami, że tak to ujmę, pilotażowymi, przez co no, pograliśmy sobie troszeczkę w tą grę, aby odblokować jakąś zawartość w grze. Pograliśmy sobie w poziomy, wiadomo, dostajemy dodatkową zawartość, bardzo mnie to cieszy i dzięki temu będziemy mogli w przyszłości powrócić do tworzenia, właśnie będziemy mogli zacząć tworzyć własne poziomy, będę mógł je zacząć robić i będziemy, słuchajcie, mieli więcej rzeczy do wykorzystania. A jak na razie, moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku z Let's Playa Super Mario Maker. Mam nadzieję, tak jak już powtarzałem, że Wam gra się podobała. Zachęcam Was do oceniania tego materiału wideo oraz pisania komentarzy, ponieważ ja Wasze wszystkie komentarze czytam i będę stosował się. Jeżeli chcecie, żebym tworzył więcej poziomów i żebym to nagrywał, to będę to robił. Jeżeli chcecie zobaczyć dużo poziomów, które zostały stworzone przez innych graczy, również będę to robił. Ale jak na razie skupmy się na takich, wiecie, postawmy sobie takie jakby priorytety i priorytetem będzie zapoznanie się z tą grą. Nie wiem, czy ja sobie chwilę nie pogram samemu bez Was, czy po prostu zostawię to na następne, że tak powiem, sesję nagraniową, w której to zobaczymy, jakie światy tak naprawdę stworzyli gracze i spróbujemy się z nimi zapoznać. Nie jestem jakimś specem od Mario, więc jeżeli będą to poziomy mega wyśrubowane, to no, mogą być problemy z ich ogrywaniem, bo wiecie, mogą być zastosowane jakieś techniki, o których ja nie miałem pojęcia, a hardkorowi gracze wiedzą i jest to dla nich chleb powszedni, taka technika. Ale tak jak mówię, w następnym odcinku spróbujemy zagrać w kilka poziomów przygotowanych przez graczy. A jak na razie, to by było na tyle. Dzięki Wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym, przyjaciołom. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!